Krytyka, z którą często spotykałam się jak architekci, jako grupa, polega na tym, że trudno im się komunikować z ludźmi, którzy nie są architektami i mają problem, aby przekazać swoje pomysły i swoje plany ludziom z innych branż. Co według Ciebie można by zmienić w sposobie kształcenia architektów, aby przezwyciężyć tą różnicę? To prawda, że sam system edukacji jest, kształtuje młodych architektów do takiej roli jakiejś wyjątkowej, do tego, żeby byli albo liderami, albo jakby szczególnie wyspecjalizowanymi ekspertami w jakiejś dziedzinie. Też do tego, żeby byli naprawdę wyjątkowi jako artyści. I to wszystko składa się na takie kształtowanie ich właśnie jako indywiduów. Specjalnie dobraliśmy grono panelistów, którzy z bardzo dziwnych stron do tego zawodu podchodzą, żeby właśnie poszerzyć tę perspektywę, żeby spojrzeć trochę z zewnątrz na to i żeby zobaczyć, jak doświadczenia na przykład innych równoległych studiów albo w ogóle na przykład braku studiów takiej systemowej edukacji, jak to wpływa, jak te osoby czują się w tym zawodzie, kiedy właśnie nie mają tego obciążenia albo mają jakieś inne alternatywny punkt odniesienia. Co jest dobrą wskazówką dla młodych architektów, którzy na przykład dopiero skończyli studia albo wręcz są jeszcze w ich trakcie i nie wiedzą, w jakim kierunku mogliby się dalej rozwinąć? Ja myślę, że z jednej strony w naszym panelu bezpośrednio o uczeniu się ta odpowiedź się gdzieś zawiera, ale też w poprzednich panelach dyskusyjnych tutaj dotyczących na przykład tego życia poza architekturą czy architektów, którzy podążyli inną, alternatywną ścieżką, jest właśnie ta odpowiedź takiego rozbrojenia takiej bomby tego indywidualizmu i pewnego konkretnego rodzaju sukcesu, który jest spodziewany od nich, czy którego się oczekuje, do którego są ci młodzi architekci wychowywani. Młodzi ludzie są szykowani do tego, żeby wygrać wielki konkurs, żeby założyć autorską pracownię, żeby być indywidualnymi. Siłą rzeczy tylko kilkorgu się to udaje. No a właśnie rzecz w tym, że cały ten szeroki wachlarz możliwości powinien być jakby z równą atencją przez nich traktowany i każdy jakby miał poczucie znalezienia, możliwości znalezienia swojej ścieżki. Więc takie otwarcie głowy na początku chyba i ta dyskusja o tych możliwościach, co można robić po architekturze, czym jest architektura, kiedy nie jest stricte projektowaniem budynków, właśnie daje taką odpowiedź, tak rozładowuje to napięcie. Myślę, że to jest cenne właśnie szczególnie dla tych młodych, którzy jeszcze nie znaleźli tej swojej drogi.